Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej ligi grupy drugiej pomiędzy Gryfem Słupsk a Sokołem Kleczew. Są ze mną trenerzy obu drużyn, trener gości pan Tomasz Pozowski i trener Gryfa Słupsk pan Krzysztof Miller. Jego pierwszego komentarza do tego spotkania poproszę trenera gości pana Tomasza Pozowskiego. Przede wszystkim zacznę od tego, że kapitalnie było zagrać w mecz, to pierwszy mecz inauguracji przy tak wspaniałej publiczności. Nie jest to częste i mogę powiedzieć wprost, że zazdroszczę wam takiej otoczki, takiej uprawy, takiej ilości kibiców na meczach. Myślę, że tutaj bez wątpienia był to 12 zawodnik tego meczu i ogromna zazdrość przeze mnie przemawia. Jeśli chodzi o sam mecz, to ten remis tak naprawdę uważam za sprawiedliwy, jeśli można użyć takiego pojęcia w sporcie i w piłce. Uważam, że równie dobrze jedna drużyna mogła wygrać i równie dobrze druga drużyna. Od początku widać było takie wyraźne spięcie w nogach moich piłkarzy i myślę, że też atmosfera tego stadionu, tych ludzi, którzy przyszli, troszeczkę ich może nie sparaliżowała, ale z pewnością wpłynęła na ich pewność siebie. To było bardzo wyraźne. Dysponujemy piłkarzami, którzy mają określoną jakość. Ubolewam nad tym, że w zbyt małej ilości fragmentów, które tą jakość pokazaliśmy, natomiast dopasowaliśmy się, myślę, takim zaangażowaniem, determinacją w walce. Pierwsze punkt na inaugurację na bardzo trudnym terenie. Podchodziliśmy do tego meczu z olbrzymią pokorą. Tak naprawdę nie mając materiałów na temat przeciwnika, bo zaszło w zespole gospodarzy bardzo dużo zmian. Nie do końca wiedziałem, na co mogę liczyć. Nie do końca byłem w stanie przygotować zespół na atuty i na neutralizację tych mocnych stron przeciwnika. Natomiast myślę, że przyjmujemy ten remis z pełną pokorą, czekając na kolejny mecz, bardzo trudny wyjazdowy, kolejny do ekipy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu trenera gospodarzy, pana Krzysztofa Millera. Tak, trener tutaj powiedział, myślę, że tutaj z remisu mogą być zadowoleni jedni i drudzy. My się bardzo cieszymy, że na tle tak mocnej drużyny mogliśmy się pokazać z tak dobrej strony. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać tak naprawdę, a dzisiaj dostaliśmy jakąś odpowiedź. Oczywiście to jest tylko jeden mecz i każdy kolejny będzie mecz nas zweryfikował, ale na tle tak mocnej drużyny, która już tyle lat gra w tej trzeciej lidze, myślę, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Stworzyliśmy sobie dużo sytuacji, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę. Szanujemy oczywiście ten remis, bo tak jak jeszcze raz podkreślę, bardzo dobry trener, bardzo dobra drużyna, bardzo dobrzy zawodnicy i muszę podziękować swoim chłopakom, bo zostawili się serducho, walkę, zaangażowanie. Tak więc ja im za to bardzo dziękuję. Jestem zadowolony. Możemy tutaj wchodzić w jakieś niuanse taktyczne, ale myślę, że tutaj te ewolucjonalne przede wszystkim wzięły przewagę nad wszystkim, co się działo na boisku i kibice na pewno jako 12 zawodnik nas mocno tym wspierali, dopingowali do tego, żebyśmy nawet na tym zmęczeniu dalej walczyli do samego końca. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Trenerze, początek ewidentnie dla was, ale dostaliście pierwsi bramki, mimo tego, że strzała w stadionie świata Oscara, gdyby to wpadło tym strzałem Wolka, to myślę, że to byłaby bramka nie kolejki, a przynajmniej kwartału. Potem słupek, a mimo to dostaliście pierwsi bramki. Ogromne zaangażowanie od początku. I moje drugie pytanie, czy nie za dużo jednak były górą, bo fizycznie było widać, że goście mają tutaj po prostu przewagę. Czy to nie były takie trochę piłki oddane? Może nie do końca oddane, ale takie, które nie dawały wam przewagi w rozegraniu. Tak, stworzyliśmy sobie kilka z takich ładnych sytuacji, po których mogliśmy zdobyć bramkę, ale też bramka dla zespołu gości też była niesamowita, bo wydaje mi się, że to też stadion świata, bo ten timing dośrodkowania, wejście w kolejkę, wygranie pojedynku kolejnego, naprawdę piękna bramka, nie do obrony tak naprawdę. Co do tego, że graliśmy dłuższą piłką, my nie mamy. To nie był nasz jakiś taki plan typowy pod grę dłuższą piłką. Po prostu tak grał przeciwnik, że zawodnicy podjęli taki wybór, ale to myślę, że też mamy na to pomysł. Oczywiście
pierwszej połowie też było więcej wyższych zawodników, w drugiej połowie było troszeczkę mniej tych wyższych zawodników, przez co pewnie tych piłek mniej zebraliśmy, mniej wygraliśmy, ale to nie było tak, że my chcieliśmy grać tą dłuższą piłkę. Po prostu przeciwnik też miał jakiś plan i pomysł i widać było, że dobrze to robił, zawodnicy taką podjęli decyzję. Będziemy na tym cały czas pracować, uczyć się tej ligi i tyle. Jeszcze jedno pytanie o Oskara Zielińskiego. Czy on nie za mało był wykorzystywany w tej pierwszej połowie? Wydawało mi się, że po tej prawej stronie jest jakby trochę mniej miejsca, a po jego stronie było więcej przestrzeni, żeby spróbować tam coś szarpnąć i zorganizować. Znaczy, no, od skrzydłowy wymagam tutaj 60 minut na pełnej intensywności, tak naprawdę na tej pozycji zawodnicy w meczu się wymieniają. Czy mieliśmy jakiś pomysł na grę drugą stroną, ale też Oskar z Wiktorem zmieniali się stronami. Może gdzieś to też zawodnicy gdzieś inaczej widzieli po prostu na boisku. Ciężko mi się odnieść do tego, po analizie filmu na pewno będę zwrócę na to uwagę i dziękuję za na pewno podpowiedź, bo będę chciał to na pewno zobaczyć, bo sam szczerze powiem, że nie widziałem tego, czy faktycznie graliśmy więcej prawą czy lewą stroną. Wydawało mi się, że w miarę było to porównane. Fajna uwaga i na pewno podczas analizy zwrócę na to uwagę. Czy taki był plan taktyczny ostatnio i że ciśnięcie do końca, czy jakieś jeden to zawsze gram o zwycięstwo i chcieliśmy strzelić tę bramkę na fajne. Dziękuję bardzo. Do widzenia.